Witam wszystkich prawdziwych Słowian zgodnie z nomenklaturą pojęć oraz ich definicji, jakie zamieszczam w swoich filmach. Tak na wstępie, pojąć coś, pojęcie. Jak się coś pojmuje, to się z tym żyje albo się tym żyje. Pojmuje się na przykład żonę, prawda? Pojął, ją, ją, ją. Dobro, bro, bro, yo, bro. Czarni Amerykanie już używają słowiańszczyzny, chociaż prawdopodobnie nie wiedzą, skąd to się wzięło. Gdy idziemy do kościoła, jest cisza, spokój, jest mistrz ceremonii. Jest pewna ceremonia, podnoszenie na duchu i tak dalej, i tak dalej. No, ludzie później za to płacą, becelują. Idziemy do sądu, jest mistrz ceremonii, cisza, spokój, jakaś tam aura, pewien autorytet. No i jest podnoszenie na duchu albo opuszczanie na duchu. U lekarza jest to samo i tak dalej, i tym podobne. Jak to się dzieje, że sędziowie unikają procesów karmicznych, że nie mają pecha i tak dalej? Pokarm, karma, jedzenie, obniżanie wibracji organizmu, niskie częstotliwości i jak sędziowie unikają tego? No, ciężko spotkać, żeby sędzia jakiś był gruby, prawda? Czy oni wiedzą, o co chodzi? Czy wiedzą, jak unikać procesów karmicznych, jak unikać pecha? Podejrzewam, że tak. Niskie wibracje, niskie częstotliwości, pech, piekło, umysł, karma, pokarm, karmienie, jedzenie. Wysokie częstotliwości, świadomość, niebo. Przechodząc z piekła do nieba, przechodzi się przez czyściec, czyli poprzez oczyszczenie organizmu, czyli kierunek w stronę inedi. Tak. Człowiek ma taki organizm, ciało. Ciało jest taką biomaszyną, która może się samo naprawiać. To są kwestie mentalne. Przede wszystkim mówiło kwestie odczuwania energii. Odczuwasz energię, emocjonuje, odczuwasz energię, pobierasz energię, emocjonujesz się, niskie wibracje, tracisz energię. Niskie wibracje piekło, prawo pisane, tak zwane prawo pisane. Obecnie na świecie panuje bezprawie, prawo pisane, łacina, tudzież łacina podwórkowa, prawda, jak zwał, tak zwał. Wysokie wibracje, świadomość, prawo słowa, Słowianie, słowiańszczyzna. Obecnie żyjemy w takich czasach, że zbliża się tak zwany reset Ziemi. Podobno to ma być 21 czerwca 2024 roku. Podobno. Ktoś się do tego przygotowywuje. Reset Ziemi, czyli 3 dni ciemności, czyli silne promieniowanie. Jak badania wskazują, to silne promieniowanie wystąpiło ostatnio w roku, ten reset Ziemi wystąpił ostatnio bodajże w 2134 czy 137 roku. I badania wskazują, iż najmniejsze promieniowanie w Europie, być może i na świecie, wystąpiło na terenach Polski. To w związku z czym? Żydzi o tym wiedzą
I dlatego podobno w roku 2020, 2021, 2022 zostaną odbudowane wszystkie lotniska i wówczas nastąpi przesiedlenie Żydów do Polin, czyli na ziemię polskie, po to, by jak najwięcej z nich przetrwało, przeżyło i tak dalej, i tym podobne. Kto rządzi światem? Nauka, historia wskazuje na to, że być może są to tak zwani lud czarnogłowych, czarnogłowi. Być może to są, zwano ich wcześniej w przeszłości, w historii, Sasi, Sasanidzi, Frankowie, Frankoni, Angelosi, Anglosasi, Anglia, Wielka Brytania, Wielka Lechia, Królestwo Polskie. I co? To są podobno tak zwani ludzie bezduszni, 2% ludzkości, którzy rządzą światem. Podobno oni zostali na Ziemi sztucznie stworzeni, stworzeni, a nie zrodzeni. Tak jak ja pochodzę z rodu, tak mi się wydaje, jestem przekonany, i z rodu, który na Ziemi został zrodzony, a nie stworzony. Święte Pismo o tym mówi, prawda? Podobne teksty, podobne słowa. Święte Pismo, słowiańszczyzna plus manipulacja równa się Biblia. W kościele ksiądz czyta z Pisma Świętego, jak mówi, jak to mówią, a o Biblii mówią później, tak poza mszą świętą, poza ceremonią. Lekarz, mistrz ceremonii także podnosi ludzi na duchu, czyli to są kwestie mentalne, a sprawą drugorzędną jest to, co klient, pacjent później wkłada do buzi w postaci lekarstw chemicznych pochodzących z laboratoriów, a nie pochodzących od natury. Także to, co się obecnie dzieje na ziemiach polskich, to wysiedlenie młodzieży. Niech wyjeżdżają za granicę, niech tam zarabiają, niech se tam mieszkają, a w Polsce niech będzie jak najwięcej wolnego miejsca dla innych nacji, ludzi o innej haplogrupie i tak dalej, i tym podobne. Budują sobie te schrony i tak dalej. W mediach dzieci czarnogłowych zajmują się, są przygotowywani do show biznesu albo do pracy w mediach. Media pierwsza władza, show biznes, pieniądze druga władza. Tu jeśli chodzi o materializm, o niskie wibracje, obecnie Matka Ziemia jest w niskich wibracjach i przechodzi na wysokie wibracje. Ten moment zdarza się rzadko. Raz na kilka tysięcy lat, czy coś w tym stylu. I taka sinusoida. No teraz to jest, ona się wznosi. Ten punkt ma być podobno 21 czerwca. To jest związane z astrologią i tak dalej, i tym podobne. Obecnie dominuje na Ziemi umysł. Niskie wibracje, niskie częstotliwości. Obecnie się one podnoszą się znacznie. Częstotliwość organizmu, ciała jest związana z zdolnością do przetwarzania informacji. Wyższe częstotliwości, wyższe przetwarzanie informacji, świadomość, tak zwana świadomość. Niby lewa półkula mózgowa człowieka to jest umysł, prawa niby świadomość, ale to razem musi współgrać, żeby stanowić jedność. Umysł to dualizm, świadomość to jedność. Duże, tak się dowiedziałem z kanału na YouTube Ether TV,
Ciekawie mówi ten pan, chociaż pomija pewne kwestie. Napiszę do niego, już tam napisałem coś tam, ale to jeszcze za mało, jeszcze, jeszcze. I od niego się dowiedziałem czegoś takiego, że no, dużą deweloperkę, duże budowle no, są wykopywane duże miejsca w centrach miast. Są stawiane budynki i tak dalej. No nie każdy może sobie kupić na przykład dom za 1 000 000 złotych, czy tam dom, mieszkanie, czy kilka mieszkań. Prawda? No, tą deweloperkę prowadzą Żydzi. I gdy za kilka lat deweloperka duża stanie, zatrzyma się, to znaczy, że już to będzie znak do tego, że coś się wkrótce będzie wydarzało. Jakaś wojna, czy coś w tym stylu. W końcu po co budować coś, co będzie zniszczone zaraz, prawda? Czyli gdy deweloperka się zatrzyma, ta duża, no to coś wkrótce się będzie działo. To jest bardzo logiczne, prawda? Watykan kupuje ziemie rolne w Polsce. Po co jest sport? No, sport jest dla ludzi o dużym zdrowiu, o wysokich wibracjach. Trzeba tych ludzi zająć czymś, żeby, broń Boże, nie zajęli się rozwojem osobistym, bo broń Boże, by nie zajęli się pracą nad sobą, pracą mentalną, gdyż wtedy byliby silni. Silni i mogliby mieć duży wpływ na innych ludzi. Dlatego się ich kupuje. Jak kupić człowieka, jak przejąć go? No to najpierw należy go od dziecka uzależnić. Uzależnić chociażby od jedzenia, pokarm. Nad czymś naturalnym dla człowieka jest inedia, coś jak bretarianizm, coś w tym stylu. Aczkolwiek żyjemy tu po to, by doświadczać materii, by ją obrabiać, by się nią bawić, by się cieszyć życiem. No teraz troszeczkę to jest ciężko, prawda? No ale tak jest w teorii i w praktyce jednak też. Przerabiamy materię rączkami, brzuszkiem, mamy układ przemiany materii, który wykluczony by był układem pozyskiwania energii. Trawienie potrzebuje dużo, dużo energii. Dlatego gdy zaczynamy pościć, odczuwamy dużo energii, później jest reakcja Herxa i tak dalej, bla, bla, bla. Co to jest czas? Czas jest to umysł. Dobrze jest panować nad czasem, nad swoim czasem, nad który dotyka nas, nasze ciała, by wiedzieć, co to jest czas, by wiedzieć, co to jest starość. Ja to wiem, wiem, co to jest zużycie organizmu, wiem, co to jest zdrowie, choroby, padaczka, rak, raczek, nieboraczek i tak dalej i tym podobne. Więc młodego człowieka się uzależnia, ciągle się go programuje, uwarunkowywuje, że jedz, to będziesz silny, jak nie zjesz, to umrzesz i tak dalej i tym podobne. Są ludzie, co nie jedzą, nie piją, a żyją, mają się dobrze. I generalnie no, przechodzą w stronę, generalnie się zachowują, coś tam emanują niby wielką miłością. Cześć kochani i tak dalej, bardzo się cieszę, że do was mówię, przemawiam, bla, bla, bla. No cóż, to jest kwestia świadomości, kwestia postrzegania świata, kwestia świadomości swoich praw i obowiązków. No niektórzy tam uciekają, jakieś wioski słowiańskie, opaska na szyję, opaska na biodra i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest ich poziom świadomości praw i obowiązków. Gdy komuś się dzieje krzywda, no to wiadomo, że jakoś tam reagujemy, prawda? Jak ci, co reagują i dobrze zareagują, no to uratują komuś życie. Kto źle zareaguje, no to komuś przyczyni się komuś do utraty życia, prawda? Czyli jedni na poziomie społecznym w ten sposób, poprzez wiedzę i świadomość, zdobywają pewne prawa, a inni je niejako tracą. No, ja bym nie chciał, żeby na przykład jakiś lekarz, gamoń, zajmował się na przykład zdrowiem mojej córki, prawda? No, ale lekarze są, jacy są, no i
Atopowe zapalenie skóry, grzybica, mamusia ciągle, może coś zjesz, może ci trzeba nakarmić. Karmienie, karma, niskie wibracje w przyszłości będzie obniżanie się radości i satysfakcji z życia, jakiś pech, przypałowość. Także co to jest szczęście, co to jest pech, to tłumaczy nauka. W mojej nomenklaturze, tak jak ja to uważam, tak to tłumaczę, tak się dzielę. Dlaczego to robię, dlaczego kręcę filmy? No cóż, idąc przez życie, nie zawsze było po mojemu. Czasami kogoś skrzywdziłem, kogoś zraniłem, wykluczone bym kogoś zabił. Z tego, co mi wiadomo, i no raczej tak się stało. I moje filmy, moje treści są po to, że było jak było, a chciałbym, żeby przyszłość nasza wspólna była lepsza, bardziej radosna i tak dalej. Może to jest moja karma, może nie, nie wiem. Reprezentuję samego siebie, czuję satysfakcję z tego, co robię, czuję się dobrze. No i jadę z koksem, nie? Myśla, spokój wewnętrzny. Co to jest myśl? Myślokształt, kiedyś wspominałem. Spokój wewnętrzny. No myśl to jest taki automatyzm, jeśli chodzi o proces interpretacyjno-decyzyjny. Na przykład komuś się zadaje pytanie, jakiekolwiek pytanie, a ten ktoś nie udziela odpowiedzi, tylko zadaje jakieś kontrpytanie w aspekcie tego, co pomyślał. Brak bezpośrednich odpowiedzi, brak rozmowy, tylko włącza się pewien schemat. Pewien automatyzm, z czasem problemy. Na świecie występuje duża hybrydyzacja ludzi. Na kanale Ether TV właśnie zauważyłem, on to ładnie to zestawił, zdjęcia wielu ludzi, bardzo podobnych do siebie. Podobnych, ale innych. Inne nazwiska, inne coś. Brak jakichś powiązań rodzinnych, ale po prostu no, widać podobieństwo jak cholera. Polecam zapoznać się z tym kanałem. Polecam dzisiaj, bo co będzie jutro, nie wiem. Ten człowiek, nie ten pan, ten człowiek, gdyż w swoim życiu chce ja panować, ja panuję, ja biorę odpowiedzialność za swoje czyny, potrafię się z tego wytłumaczyć na poziomie umysłu, świadomości, rozumu. No ten człowiek, Ether TV, nazywa siebie Ether, pomija kwestię Królestwa Polskiego. Czemu? Nie wie. Nie wie, wokół czego powinien zjednoczyć Polaków. Sam wypomina innym i słusznie, że niby są niezależni, a są zależni. Jacyś tam oficerowie, wojskowi oficerowie, coś tam do rekrutacji ludzi w szkołach, w pracy i tak dalej, by działali dla systemu. Typu niezależna TV, podziemna TV na przykład też. Antysystemowi Jerzy Zięba teraz w Stanach sobie żyje, jeździ lata w tej, we w te. Skąd on ma wizę? Skąd ma takie znajomości? Porozmawiajmy TV, też jest koleś jakiś taki podejrzany, też w wojsku pracował. No cóż. Do mediów, ludzie, którzy się dostają do mediów, do telewizji, tych publicznych, to oni nie mogą być neutralni. Skąd? Jak można zdobyć popularność w obecnych czasach? No współpracując z iluminatami, poświęcając swoją duszę czasami, czy tam poprzez jakieś tam umowy, cyrografy, pakty. No już ktoś już kiedyś o tym pisał, prawda? O tych umowach, o tych paktach. Już były kiedyś filmy, które mówiły 3 dni ciemności, 30 dni mroku, jakieś horrory o tym, o tamtym, o siamtym. I teraz, gdy ja o tym mówię, to od razu się ludziom
czasami, którzy myślą, od razu jakieś uśmieszki na twarzy i tak dalej, no co on pierdoli, prawda? Ja informacje, które to widzę teraz na internecie, poprzez podnoszenie wibracji własnego ciała, z większym spokojem patrzę na to i po prostu analizuję, używam logiki. Używam logiki. Szkoła to wypacza. Szkoła uczy myśleć, szkoła obniża wibracje, szkoła uczy poprzez powtarzanie. Szkoła uczy, że cała ta wiedza, cała ta nauka jest brak spójności. Szkoła opiera się na wierze. To też jest wiara, to jest właśnie. Kościół rzymskokatolicki, kiedyś dobrzy braciszkowie chodzili po świecie, rozszerzywali dobrą nowinę, dowiedzieli się, gdzie, co, jakie skarby kto ma i tak dalej. No później było, co było, później było ogniem i mieczem. Ogniem i mieczem, zabijanie, gwałty i tak dalej. Później znowu Światowe Dni Młodzieży, Kościół jest patronatem. Czyli coś a propos rozsiewania mówienia o miłości, czyli coś a propos muzułmanizm. A propos czarnogłowych ludzi, którzy pierwotnie pochodzą od stworzenia, z laboratoriów. Brak sumienia, brak serca, sama logika, czyli umysł, niskie wibracje. No i tam by się zgadzało. Są rekrutowani poprzez badania DNA, badania krwi i tak dalej. Tam się byle kto nie dostaje, tam nie ma przypadkowości. Wszystkie te The Voice of Poland, Dance of Poland, coś tam, nie oglądam tego, ale tam jest, to jest wszystko ustawka. To jest wszystko ustawka, brak przypadkowości. Każde wybory w Polsce są sfałszowane do polityki. Idziesz na wybory, podpisujesz się na liście, czyli twój podpis jest zachowywany. Twoja karta do głosowania jest palona. Twój podpis jest zachowywany jako dowód frekwencji. Budujesz frekwencję, czyli niby społeczeństwo tą władzę akceptuje. Nieważne na kogo oddasz głos, władza zostanie wybrana przez ludzi obecnie rządzących, których nie widać w telewizji. Nie. Najgorszym wrogiem jest wróg, którego nie znasz. No właśnie. Obecnym wrogiem jest głupota. Przypowieść o pannach, które tam panny roztropne, panny nieroztropne, tam oliwa, coś tam, o, coś tam. Miały oliwy, jedne miały oliwę, drugie nie miały oliwy. Jedne rozpaliły lampy, by mieć światło, by mieć światłość, oświecenie, być światłymi, oświeconymi. Oliwa, może poszły po olej do głowy, może to coś w tym stylu. No logika, logika, prawda? Dalej. No panny nieroztropne tego nie miały, no i trudno. Ja po nieroztropnych pannach płakał nie będę. Jeśli już, to mogę się pomodlić, mogę wysłać pozytywną energię do ich dusz. Pozytywna energia to uczynić, by ich dusze były bardziej lekkie, by się wzniosły do nieba. Bo gdy będą ciężkie, czyli cierpienie, płakanie za kimś, za czymś, to wysyłanie energii o ciężkiej, o niskich wibracjach, to jest ciężka energia, to jest niskie wibracje, to jest materia. Czyli zatrzymywanie duszy na ziemi, a być może sprowadzanie jej do piekła. Logika, logika, logika. Wrogowie logiki to są niskie wibracje. Przede wszystkim niskie wibracje. Przede wszystkim. Tesla coś mówił o tych sprawach, że życie należy patrzeć pod kątem wibracji, częstotliwości, energii. To jest wszystko ze sobą powiązane. I to wszystko razem bym połączył pod wspólnym pojęciem informacja. Informacja, wszystko jest informacją. Im spada częstotliwość organizmu, ciała, to od razu na poziomie mentalnym też gorzej, mniej się analizuje informacje. Ludzie są umysłowi wtedy. Przebywają w sferze tak zwanego piekła. Z piekła do nieba poprzez czyściec, reakcja Herxa i tak dalej i tym podobne. Jaka była dieta Tesli? Ile godzin spał? Jaka była dieta Napoleona?
No to byli wegetarianie. Strongmeni, też wegetarianie. A czy na Inedii można budować masę mięśniową? Jestem przekonany, że tak. Jeśli tak, a to mnie przekonuje, to ja to zrobię. Potrzebuję tylko troszkę czasu. Gdy zmierzasz gówno z pożywieniem, to ogólnie możemy to nazwać gównem, prawda? No właśnie, czyli prawda plus kłamstwo daje kłamstwo. Raczej tutaj jest koniunkcja, a nie suma. Wojna, obecnie żyjemy w czasach wojny informacyjnej. Jest to wojna bez mundurów. A ważną rolę w tej wojnie, kluczową, odgrywają symbole, symbolika. Jakie gesty ludzie pokazują, z kim się zadają. Przypuśćmy Robert Lewandowski, UNICEF, propaguje szczepionki. Pracuje w Niemczech. W Niemczech dobrze się tam czuje. W Chinach mu proponowali mu więcej kasy, ale nie, 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 nie. W Niemczech jest bliżej domu, tylko co jest jego domem? To się okaże po czasie. Dla niektórych ludzi się okaże po nie w czasie. Trudno się mówi, żyje się dalej. Więc w wojnie informacyjnej ważna jest symbolika, kolory, cyfry, liczby. To jest cała ta magia liter, liczb, kolorów i tak dalej. Matrix. Matrix, niskie wibracje, przebywanie w niskich wibracjach, tak zwane więzienie umysłu. Jak umysł kontrolować? No to Edgar Toll coś o tym mówił. Skupić uwagę mentalną na swoim ciele. Być może z czasem ktoś wcześniej, ktoś później. Będzie miał możliwość niejako kontrolowania swojego ciała energetycznego. A to jest związane między innymi z tym, że jednemu obcięty palec odrośnie, innemu nie. Po to się uczy, po to jest szkoła, by nauczyć ludzi, że coś nie można, coś się nie da, coś się nie uda, że jest jakiś zakaz. Ciągle są zakazy. W państwie okupacyjnym, jaka jest Rzeczpospolita Polska, są ciągłe zakazy, ciągłe kary. Gdyby to był wolny kraj dla Słowian, dla mnie byłoby to Królestwo Polskie. Będzie. Królestwo Polskie albo śmierć, to się wszystko okaże. No to w Królestwie Polskim nie będzie mało zakazów. To będzie prawo jednak spisane przez człowieka. Obecnie panuje bezprawie. Bezprawie to jest tak zwane prawo narzucone, tak zwane prawo skomplikowane. Więc we własnym domu żyje się tak, żeby się rozwijać, szuka się dróg rozwoju i to państwo, kraj powinien to umożliwić. Jeśli jest państwo okupacyjne, to są ciągłe zakazy, karanie i tak dalej i tym podobne. Policja, sądy, prokuratura, komornicy i tak dalej posiadają brak mandatu suwerena na ziemi polskiej, na ziemi kraśnickiej, robią to bezprawnie i każdy ten ich mandat jest nieważny. Każda kara. W związku z czym? To znaczy jest nieważny na poziomie bezprawia. Jeśli odwołują się do prawa zwyczajowego ziemi kraśnickiej, to jest już inna sprawa. Ale ja to rozumiem, też się mogę odwołać, także ze mną pogadać się nie da, porozmawiać jak najbardziej. Rozmowa na poziomie rozumu, gadanie na poziomie gadów. No. W obecnych czasach wojny informacyjnej, by wygrać wojnę, należy mieć swoich ludzi po obu stronach. Czyli obecne media antysystemowe, tak zwana opozycja, to też podchodzą od systemu. To są tak zwane agenci.
agenci. No, żeby wygrać wojnę, trzeba mieć swoich ludzi po dwóch stronach barykady, by wiedzieć, co się stanie. Tak zwany agent robi swoje, jest pomocny, jest przydatny, ale w finałowej potyczce wbija nóż w plecy. Zgadza się? To sobie uświadomiłem z kanału Ether TV. Aczkolwiek dziwne, bardzo dziwnym jest to, iż pomija kwestię, on też mówi ciągle, co jest źle. Mówi ciągle, co jest złe. A co jest dobre, też mówi to troszeczkę o tym, co jest dobre, że organity, jakieś badania i tak dalej. Co jest dobre dla człowieka, to z mojej strony polecam rozwój osobisty, naukę, intelekt, pojęcie o tym świecie, w którym żyjemy. Co jest dobre dla Słowianina, dla Polaka, to jest Królestwo Polskie. Śmiem twierdzić, i król tak mówi, Królestwo Polskie albo śmierć. Król też buduje pewną cywilizację Christianitas, nawiązuje do kościołu katolickiego, nie do rzymskokatolickiego, już bardziej do katolickiego i tym sposobem pragnie zjednoczyć Polaków, katolików, ludzi o niskich wibracjach, niskich częstotliwościach. Jedyną drogą, by sobie poradzić w obecnych czasach, to być bardziej mądrym, bardziej świadomym, podnosić wibracje swojego organizmu, swojego ciała na poziomie fizycznym i mentalnym. Obecnie Matka Ziemia rośnie jej rezonans Schumana. Podobno już kiedyś oryginalnie 7,81 Hz. Teraz już podobno ponad 20 Hz. Przez co odczuwamy, że czas jakby biegł szybciej, coś się zmienia, coś się dzieje, coś nie wiadomo o co chodzi. Głupimi się lepiej rządzi, głupimi i chorymi się znacznie lepiej rządzi. Jest wiek produktywny, masz zapierdalać, skończyłeś pracować, emeryturka jakaś tam, coś tam, do lekarza, lekarz ci pomoże jak najbardziej, zgodnie z wolą systemu. To, do czego ja zmierzam, mój rozwój, to zmierza do samodzielności, suwerenności, niezależności. Ogólnie suwerenność na poziomie jednostki i na poziomie kolektywnym, na poziomie Słowian, na poziomie państwowym, krajowym, czyli Królestwo Polskie. To, co widzimy w telewizji, ci antysystemowcy i tak dalej. Jeśli ktoś się wypowiada o czymś, to dobrze by było, żeby emanował pewnym spokojem, spokojem wewnętrznym, świętym spokojem. Tylko podczas spokoju wewnętrznego możemy się jakoś tak lepiej uczyć, lepsze wnioski wyciągać, podejmować lepsze decyzje. Jeśli podejmujemy decyzje pod wpływem emocji, albo pod wpływem ha, ha, hi, hi, tak jak to jednak dużo, sporo dostrzegam już na kanale Ether TV, jednak, no to te decyzje mogą coś być z biegiem czasu, z perspektywy czasu troszeczkę takie nietęges, prawda? No właśnie, Ether TV jest podejrzany, kto kim jest, to się okaże po czasie. Chciałbym, żeby ten czas dla mnie i dla moich jednak młodszych braci i sióstr w aspekcie poziomu świadomości, poziomu intelektu, poziomu pojęcia świata, by ten czas był wcześniej. Żeby się nie okazało dla co niektórych, iż po nie w czasie pojęli pewne sprawy i jest za późno, too late. Więc jeśli dla mnie cenię sobie ludzi, którzy przekazują informacje w sposób prosty, na poziomie słowa. W czasach światłych prawo stanowi słowo. Słowo, czyn, myśl, to jest wszystko ze sobą powiązane. Na przykład jak widzę kogoś w mediach antysystemowych, którzy są dobrzy i tak dalej, chcą dobrze dla innych.
ksiądz Międlar, kiedyś ksiądz, teraz nie wiem, widzę, dostrzegam u niego emanację pewnego napięcia, pewnego skupienia wewnętrznego, napięcia i manipulacji słowem. Jest taki zajmujący, dobrze mówi, aż go miło posłuchać. Przy niskich wibracjach umysł jest rozpędzony. Coś by się zainteresował czymś, obejrzał jakiś film, coś nie wiem, może by się napił, pokazał, że jest się figo-fago, czy tam coś takiego, prawda? No. Polska walcząca to głupota. Polska myśląca to ślepota na poziomie umysłu. Królestwo polskie albo śmierć. Czy mam rację, czy nie? Mówię to, co mi się podoba. Jeśli podchodzisz do moich treści na spokojnie, z dystansem, cieszę się. Jeśli nie, no cóż. A propos zdrowia, żeby podnosić swoje wibracje, to trzeba jednak, tak czy siak, trzeba się dobrze wysrać. Usunąć kamienie, usunąć inne organizmy żyjące w naszym środowisku. Używam do tego tanich i skutecznych metod, jak mówi moja praktyka. Czyli mleko, masło, miód, no i goździki w proszku osobno łyżeczką. Zdało efekt. Regeneracja organizmu moja jest znacznie lepsza niż kiedyś. Co się przejawia w różny sposób i tak dalej. Co za dużo, co za szybko, to niezdrowo. Wszystko razem musi iść w parze. Wiedza, intelekt, by sobie poradzić z tym, jak organizm się zmienia. A zmienia się szybko. Pojawiają się w życiu takie jakby coś, intuicja się zmienia. Coraz więcej przypadków, które jednak no zdawało mi się, że coś tam. No coraz mniej przypadków jednak. Mniej przypadków. Przeczuwanie czegoś. Coś w tym stylu. Jeśli ktoś chce mi zrobić dobrze, tak koniecznie mnie pouczyć, to jeśli mu powiem na początku spierdalaj, to nie powinien się obrazić. Jeśli ktoś chce dla mnie dobrze, no to grzecznie powinien to przedstawić. Ktoś ma jakieś prawa do mnie, ma wpływa na mnie jako człowieka, na moje ciało, no to bierze za to odpowiedzialność. Jestem dosyć świadomym człowiekiem. Dla mnie prawo to jest prawo naturalne. Każde inne prawo jest prawem ludzkim. Zależnie od wibracji, jakie panują na Ziemi, to im niżej to jest prawo zwyczajowe, niżej prawo stanowione przez człowieka, niżej jest bezprawie, czyli prawo spisane, prawo papieru, Matrix. I to właśnie teraz mamy na Ziemi. No ale jakie jest... astrologia do tego nawiązuje. No to po co żyć i tak dalej. Ludzie hodują zwierzęta, ludzie badają ludzi. A kto hoduje ludzi? Dlaczego? Co to jest reinkarnacja? Po co? Na chuj to wszystko? Po co żyć? Żeby kurwa później do usranej śmierci? By zdeknąć? Ludzie normalnie nie umierają, nie zdychają. Najczęściej w szpitala z igłą w żyle. Narkomania się kłania, czyli narkomania. Narko, usypianie. Usypianie czujności. Bycie grzecznym. Miłym. Wolę być chamem, wolę być gburem. Dla ludzi życzliwych jestem bardzo życzliwy, bardzo miły. Bardzo chętnie współpracuję. Dla ludzi, którzy coś tam manipulują, od razu się denerwuję. Wyczuwam to, rozumiem. Bardzo chętnie dałbym w pysk. Po to się uczę. Po to zwiększam swoją energetykę ciała. Po to się uświadamiam i staram się zrozumieć, jak ten świat jest zbudowany. Po to, by sobie wziąć większe prawa od życia i obowiązki razem z tym. Uczę się, kiedy mogę komuś dać w ryj, za co, po co. Tak, by później uniknąć procesów karmicznych. Będąc małym dzieckiem, widziałem doskonale to, jak
tata w złym momencie dał mi klapsa, w innym, no, co powinien mi dać, to mi nie dał, nie? No, także takie spojrzenie na świat, nie? Tak to bliźniego jak z siebie samego. Pojąłem to. Tak podchodzę do życia. A jak kto co uważa, kto co myśli. Co mnie to obchodzi? Każdy żyje w swoim świecie. Dbam o to, by zachować pewną swoją intymność na poziomie materialnym oraz na poziomie intelektualnym, by mieć świadomość i dbać o własną przestrzeń samostanowienia, czyli na poziomie energetyki, na poziomie mentalnym, na poziomie wampiryzmu energetycznego także. No właśnie. Są różni ludzie, z niektórymi się przebywa, jakoś tak się człowiek dziwnie czuje z czasem, a z innymi jakoś tak lepiej. Tak jedni podnoszą na duchu, a inni jednak obniżają to. Warto jest być chamem, tylko trzeba wiedzieć kiedy. Czystka jest dla ludzi. Tylko z głową, z rozumem, z pojęciem. Tak mi się wydaje, jak będzie z czasem, zobaczymy. Jak się manipuluje ludźmi? Na Google czy na YouTube są ludzie wyszukują różne hasła. Gdy jest duże hasło na przykład na temat szczepionek, że szczepionki są złe, natychmiast na internecie pojawiają się ludzie, którzy mówią, że szczepionki są złe. I mówią o tym, że szczepionki są złe i tak dalej, bla, 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 bla. I skupiają wokół siebie tych ludzi, którzy się interesują tym, że szczepionki są złe. I z czasem mówią o tym, że szczepionki są złe, bla, 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 bla. I powoli temat się wycisza. Niby, że powiedzieli wszystko, niby, że zrobili wszystko. I nagle ci ludzie normalni, którzy go słuchali, oglądali na YouTube, nagle wyciszają sprawy, się nie interesują, nie mają czasu, są znudzeni tym wszystkim. No cóż, no nie da się, nie da się, nie da się. Jak się buduje autorytet? Autorytet. Ludzie o niskich wibracjach, oni potrzebują autorytetu. Wspominałem tutaj tam dla jednej rodziny z Dzierzkowic, których syn jest no, brudasem i flejtuchem. Sam kiedyś taki byłem. Wiem, co to znaczy. Mam tego świadomość, więc pozwalam sobie, by zareagować. Gdy coś widzę, uświadamiam sobie, czuję, to reaguję. Wspomniałem o tej mojej miksturze. Jakoś tak bez echa. Strach, żeby chociaż raz spróbować. Ponieważ na poziomie podświadomym, przy niskich wibracjach, bo podświadomość jest bardzo szeroka, bardzo duża. I przy wysokich wibracjach człowiek jest świadomy, podświadomość jest bardzo malutka. No i wiadomo. Lepiej być świadomym niż nieświadomym. Wspomniałem o tym, ale jakoś tak no, posiadam mały autorytet. Ja nie chcę za bardzo decydować za kogoś, brać odpowiedzialność za cudze decyzje. Grzecznie, kulturalnie wspomniałem i tyle. Ludzie normalni o niskich wibracjach potrzebują, żeby ich popchnąć w pewną stronę. W sposób nieświadomy są popychadłami we własnym życiu. Ja nie chcę być popychadłem, dlatego podnoszę swoją świadomość, czyli podnoszę wibracje organizmu na poziomie fizycznym i mentalnym. Potrzebna jest w obecnych czasach, potrzebna jest wiedza, intelekt, pojęcie o świecie. To jest tak zwana, by być światłym, czyli panną roztropną, która ma tą oliwę, która zapali to światło, prawda? No chyba tu o to chodzi, tak mi się wydaje, no nie wiem, no trzeba by się księdza zapytać, jak jesteś katolikiem, skocz do księdza, zapytaj się, to może ci coś powie. Przy okazji zapytaj się, czy pod kościołem nie ma jakichś wejść do tuneli. Są podziemne miasta, nasi przodkowie się chowali w podziemnych miastach. I zwykle na tych miejscach, gdzie były wejścia do tych tuneli podziemnych, teraz są kościoły. No właśnie. Jak się buduje autorytet u ludzi, polityków? Jest telewizor, gapienie się i tak dalej. Odpowiednio 60 Hz, umysł w stanie gamma, czy tam coś, nie wiem. Kwestia wibracji, częstotliwości. Obraz miga na 60 Hz, na tle LEDowy też mrygają.
Przekazy podprogowe i tak dalej są ciągle mniejsze o to. I w telewizji pokazują tak, pokazują wojnę gdzieś. Wojna, źli ludzie napadli na zwykłych ludzi. Mieli, żołnierze mieli szczere intencje pomóc i tak dalej. No, a polscy żołnierze też tam w Afganistanie walczyli. To co widzieli, to widzieli. Wrócili, co niektóry musiał sobie pierdolnąć w łeb, no bo to co widział, to jakoś nie mógł się pogodzić ze swoją moralnością. Do moralności zaraz przejdę. Ciekawy temat. No i tak, pokazuje się wojnę, wojna wojną, kurwa. Jeden drugiego rozpierdala. Brak nóżki, brak rączki, coś tam, coś tam. Flaki na wierzchu. No później pokazuje się chore dziecko. No, gdzie niewinne chore dziecko. Później się pokazuje twarz polityka przy tym dziecku. To działa na podświadomość. Tak jak wspominałem, ludzie o niskich wibracjach, o niskiej świadomości, to ludzie w przestrzeniach umysłu, ludzie myślący. I to działa na ludzką podświadomość i od razu autorytet rośnie u takiego polityka. Telewizji nie oglądam, bo że ty oglądasz, to tak może, można na to zwrócić uwagę. Ludzie bardziej kumatyci są bardziej świadomi, mają wyższe wibracje. To jest kwestia tych uwarunkowań tego, jak dużo kto je, jakich rzeczy. No cóż, w końcu, żeby dużo pierdolić, to coś, ktoś coś musi to strawić. Nie zawsze są to tylko jelita i sołżonkowe. Czasami pomagają inne bakterie, inne organizmy, mniejsze, większe, które jednak zaniżają wibracje częstotliwości organizmu. Podobno częstotliwości zdrowego człowieka to jest jakoś tak 64-68 MHz. Sok z róży, róże mają tych MHz ponad 200. Kto z czym przestaje, takim się staje, czyli człowiek w kontakcie z różami to zdrowieje, to jest na poziomie fizycznym. No i nie wiem, może po to dawano kobietom róże. No kwestia logiki, kto, jak dla kogo, co. Ja tam się mało znam na życiu, tym bardziej twoim. Na swoim jakieś tam pojęcie mam, część pokazuję. Jeśli uważasz, że mnie znasz, to się mylisz. Jestem dla ciebie zagadką i tak pozostanie. Takie są moje prawa i takie są podstawy, jeśli uważasz, że masz jakieś prawa do mnie, jako człowieka. Właściciela osoba o nazwie Karol Tamanek. Dzisiaj byłem na policji, na dozorze i tam był taki plakat, jeden coś a propos tożsamości. Nie pozwól, żeby ktoś skradł twoją tożsamość. Czyli tożsamość jest na papierze. To jest jakiś ten kurwa dowodzik osobisty, tak? No to jest właśnie wszystko zostało sprowadzane do papieru, do niskich wibracji. Żyjemy w czasach patriarchatu, dominantę energii męskiej, niszczącej, bądź co bądź. No i właśnie, ale po co to jest życie, po co ta reinkarnacja? Ktoś tu u góry nas może obserwuje, czy to jest jakaś gra, jakieś coś, co można ugrać od życia? Co tu możemy ugrać? Co możemy zdobyć? Co zrobić, by wygrać, nie grając? Kto gra, może przegrać. Gra to przede wszystkim na przykład szachy, warcaby czy coś. Przede wszystkim dwoje ludzi, czyli dualizm, czyli umysł. Przestrzeń umysłu, czyli niskie wibracje. Masz niskie wibracje, jesteś pionkiem. Taka jest prawda. Tak mi się wydaje. Taka jest moja prawda. Żyję w swojej prawdzie. Każdy żyje w swojej. Dobrze by byłoby być jednolitym, spójnym, wewnętrznie, zewnętrznie. Jestem na etapie, że czas gra na moją korzyść. Ale czy na twoją? Każdy odpowiada za siebie, za swoje ciało. Bóg dał mi moje ciało i mam do niego pewne prawa. Jeśli ktoś uważa, że ma większe prawa, typu chce mnie nakarmić przez rurkę, typu chce mi pobrać krew na siłę. Jak dla mnie to coś jest bardzo złego. Bardzo złego. I brutalnie bym kogoś takiego nagrodził. Brutalnie. Tak mówię na przyszłość, bo być może ktoś kiedyś się wstawi za mną w jakiejś tam sprawie.
Być może będę kiedyś stanowił wartość dla kogoś, dla jakiegoś narodu, no i no, będzie jak będzie, nie? Każdy mówi swoją prawdę, każdy żyje w swoim świecie. Każdy traktuje bliźniego jak kogoś tam, nie? No właśnie. Ale nie każdy chce to upublicznić. Nie każdy chce stanąć twarzą w twarz z kimś innym i to przedstawić. To jest kwestia niskich wibracji. Niskie wibracje to podświadomość. W podświadomości można ukryć wszystko. Można ukryć lęk, można ukryć uwarunkowania i tak dalej. Także kurwa, jedyną wyjściem w obecnych czasach, najlepszym wyjściem dla ciebie jest podnieść wibracje twojego organizmu, ciała. Fizycznego, mentalnego, intelektualnego. To wszystko razem w parze zapierdoli. Będzie tak zapierdalało, że aż się będziesz dziwić, że dzieciństwo może wrócić. Każdy ma swoją wiedzę, każdy ma swoją prawdę. Ja się dzielę swoją prawdę. Prawdą reprezentuję samego siebie. I co? I ja mam z tego korzyści. Jakie? Korzyść, życie. Język polski, słowiańszczyzna, piękna sprawa. No, to teraz poważniejsze tematy. 51 minut. Kurwa, jaki długi film. Nie chcę mi się dwóch kręcić tam coś. Raz, a dobrze. Póki jeszcze mi się siku nie chce za bardzo, także jedziemy z końcem. Jak zabić człowieczeństwo? Co to jest moralność? Właśnie. Znowu z kanału Ether TV. Nie wiem, czy to jest pozytywny koleś, czy nie. Patrzę, widzę, obserwuję, analizuję. Mam już wyższe wibracje. Szybciej się regeneruję. Ale jeszcze jest pewna forma podświadomości, gdy mam mniejsza z tym. I co tam był na tym kanale? Obejrzałem sobie taki filmik a propos szczurów. Król szczurów. O, dobra. Są szczury. Nikt ich nie uczył, nikt nie chodziły do szkoły, nie chodziły do kościoła. Nie wiem, być może też nawet nie trzepały sobie gruchy. I zrobiono taki eksperyment. Kilka szczurów out, na zewnątrz, nie? Zabrali ich. Z grupy. Z grupy, do której należeli, to jest ważne. Których byli członkami. Jeden szczur, zaczęli go głodzić. Zagłodzili go, nie aż tak bardzo, był głodny w chuj. Podrzucono mu martwego szczura, ale świeżego jeszcze, nie? Nie żył i co? No i zjadł go. Później dano mu trochę, jeszcze się ruszał, dano mu żywego, ale osłabionego, zjadł go. Dano mu żywego, zabił go, zjadł go. Zwierzę wierzy, że przeżyje. No takie są zwierzęta. Takie są zwierzęta. Poziom zwierzęcości to jest coś takiego, że wierzysz, że żeby żyć potrzebujesz czegoś. Potrzebujesz zeżreć. I tak dalej, i tym podobne. I ten szczur postąpił na... Pojawiło się u niego coś takiego jak no, podświadoma chęć przetrwania. No, ktoś się narodzi, to żeby żyć. Chcesz żyć i tak dalej, nie wiem, kosztem swoim, kosztem innych. No każdy chce żyć jakoś tam, prawda? Pojawił się głód. Głód. Narkomani też mają głód. Też są na głodzie. O, jak są na głodzie, no to wtedy la. Trzeba uważać, prawda? No właśnie, po to z nas się robi narkomanów. W mojej nomenklaturze. Używam własnego systemu wartości, własnych pojęć, które definiuję i tak dalej. Narkomania, tak dla mnie jest to pojęcie, które oznacza stan, w którym została uśpione naturalne instynkty i zostały zastąpione innymi poprzez zbudowanie w człowieku podświadomości,
zaprogramowanej w chory sposób poprzez szkołę, telewizję i tak dalej, i później ta podświadomość się emanuje poprzez odczuwanie głodu. Głód zjedzenia. Są ludzie, którzy nie jedzą, nie piją, a żyją, no to kurwa, co tu chodzi? Są ludzie, którzy pod zawalonym budynkiem przetrwali prawie parę tygodni, przeżyli. O co tu chodzi? Śmiem twierdzić, chodzi tu o wolę życia. Wolę, szczerą wolę życia. No ale dobra. No i co? I takiego szczura, którego już nauczono zabijać i jeść swoich kanibalów, wpuszczono do swojej grupy. Co się wtedy działo? Grupa spierdoliła. Czemu? Nie chcieli wejść w kontakt z nim. Grupa działa na poziomie instynktów naturalnych. Na poziomie czystej logiki. Człowiek posiada czystą logikę i posiada jeszcze pewną wirtualizację. Potrafi na przykład uwierzyć w coś, że coś potrzebuje. Potrafi wierzyć w to, że potrafi latać, po czym skacze z bloku. Prawda? No logiczne. I tam wiara za wiarą. Wiara występuje tylko u ludzi o niskich wibracjach. Wiara dotyczy, wiara, religia dotyczy ludzi o niskim intelekcie. O niskiej spójności wiedzy na temat świata. Jeśli ktoś chodził do szkoły i tak dalej, nie potrzebuje więcej wiedzy. Wystarczy, że ma tą co wiedzę, co ma, to odpowiednio połączy poprzez logikę, poprzez dostrzeżenie pewnych relacji pomiędzy wartościami, którymi go obrzucano przez całe życie. Tak to polega. Taki jest mechanizm działania naszej mentalności. Dalej. Ta grupa spierdoliła, bo nie chciała się od niego zarazić. Co w przypadku ludzi? Czy postąpić tak samo? Uważam, że to niekoniecznie. Nie. Uważam, że człowiek nawet chory, zarażony pewnymi uwarunkowaniami, czy to jest na poziomie genetycznym nawet, to potrafi jakoś sobie z tym poradzić. Użyje nie tylko logiki, ale użyje samoprogramowania. Człowiek sam się potrafi zaprogramować. No, zwykle robi to nieświadomie. No, telewizja, radio. Informacja powtórzona 1000 razy staje się u człowieka prawdą. Nawet jest to prawda nieuświadomiona, ale już postępuje tak, jak już mówi telewizor. No. Podobno wyłączyć telewizor na dzień, na tydzień, to już się zmienia ludzka mentalność. No ja już wyłączyłem na parę lat. Z gniazdka i w ogóle nie. W ogóle nie mam myśli w domu telewizora. Znaczy w piwnicy jeden leży, ale niech se leży. Radia nie słucham. Ani w samochodzie, ani gdzie indziej. Wiele rozumiem z tego, co leci w radiu, w telewizji, w piosenkach i tak dalej. Gesty, gra słów, kolorów, kształtów. Wiem, że to na mnie działa, dlatego sam się programuję coraz bardziej mi się to podoba, widzę efekt. No, kiedyś nasi przodkowie stosowali banicję, wyganianie ludzi z własnej ziemi, gdzie indziej i tak dalej. No, moja wiedza i świadomość pozwala mi na to, żeby tego uniknąć. Ktoś jest śpunem, ktoś jest gejem. Ktoś jest jakimś, zasługuje na banicję, na śmierć. Jestem przekonany, iż posiadam już wiedzę ku temu, by zająć się takim człowiekiem. Oczywiście nie sam, potrzebuję do tego miejsca, ludzi i tak dalej, czasu, by na przykład w ciągu 30 dni wkładać takiemu człowiekowi do głowy odpowiednie informacje w odpowiedni sposób, by odpowiednio się nim zająć, także w aspekcie kontaktu bezpośredniego. No. To a propos odpowiedzialności, a propos słów. Kto kim jest? Niektórzy... czy mam rację, czy nie mam racji, czy coś tam. To się wszystko okaże. To się wszystko okaże. Ja jestem świadom tego. Pracuję w ten sposób.
w ten sposób, co robię teraz, te filmy i tak dalej, to zajmuję się swoim życiem. Pracuję na swoją przyszłość. Zajmuję się swoim życiem. Zajęcie, pojęcie, pojąć, jo. Moralność, jak dla mnie, jest to pojęcie, które oznacza podstawowy mechanizm przetrwania gatunku na poziomie świadomości oraz podświadomości. Ciężko jest złamać człowieka, przekupić, który jest świadomy. I ciężko, a tym bardziej, jeśli posiada serce, posiada sumienie i już wie, o co chodzi. Ciężko jest złamać człowieka, który został zrodzony, a nie stworzony w aspekcie tego, co mówiłem wcześniej. Spójna wiedza, spójna intelekt. Świat jest ma budowę fraktalną, jest uporządkowany. Więc budowanie wiedzy i intelektu na temat świata zawsze może być w sposób jednoznaczny, spójny, jednolity, uporządkowany. I to mnie interesuje. Do tego służy wiedza i logika. I spokój wewnętrzny oczywiście, żeby mieć jakieś tam instrumenty do tego, by w sposób prawidłowy interpretować, analizować i podejmować decyzje. Czyli jak zniszczyć człowieczeństwo? Za dzieciaka uzależnić, uwarunkować, sprowadzić do podświadomości, obniżyć wibracje. Później taki ktoś idzie w świat i nie wie, o co chodzi. I albo się sprzedaje, wchodzi w materializm. Materializm. Izm oznacza, że coś zewnętrznego jest. Tak jak egoizm. Egoizm, czyli ego wydatkuje energię poprzez tak zwaną uwagę na zewnątrz. Zwracanie uwagi na kogoś. To jest egoizm. A nie to, że coś tam... No, nomenklatura świata normalnego jest troszeczkę inna niż moja. No cóż. Czyli stworzyć uwarunkowania, uzależnienia. Później pójść taki człowiek idzie w świat i ma... No, nie widzi innego wyjścia z sytuacji, jak gryźć inne szczury. Jak zapierdalać przez życie jak szczur. Jak kablować, donosić na innych. Sprzedawać ludzi, sprzedawać innych. Sprzedawać innych to też po części zabijanie innych. No. To jest kwestia niskiej wibracji. Jedynym lekiem na całe zło jest podnoszenie wibracji. Częstotliwość. Anna Jantar. Czy musiała umrzeć? Kaliber, czy musiał umrzeć? Czy oni by się sprzedali? Czy oni wiedzieli, o co chodzi? Ludzie, którzy zaniżają swoją wibrację, którzy są kupowani przez system, przez Matrix, są kupowani poprzez pieniądz. Czyli ich moralność, ich zdrowie, ich jestestwo, sens, cel życia jest kupowany poprzez pieniądz. To są ludzie, którzy ich uwaga jest ukierunkowana na zewnątrz. Materializm na zewnątrz. Są to ludzie, którzy tyją. Z czasem tyją. Puchną. Fokus. Stachurski. No i tak dalej, i tym podobne. To można mnożyć. Kto ma oczy, ten widzi. Kto ma oczy, ten słyszy. Prawda na poziomie umysłu to jest to, że coś widzę, a później to powtarzam. Czyli ktoś mnie o to pyta, czy widziałem to, czy to, no to albo jestem po prostu czyjąś kamerą, powtarzam to, co widziałem, albo po prostu te informacje, co widziałem, przechodzą przez mój mózg, przez sumienie i dopiero mówię. Czyli mi wolno kłamać, bo jestem tego świadom, bo jestem świadomy. Ktoś z boku może pomyśleć, że skłamałem. I bardzo bym prosił, żeby ktoś ten z boku, żeby zdefiniował pojęcie prawdy. Co to jest prawda, co to jest kłamstwo. Ze mną nie ma gadki, ze mną można porozmawiać. Wiem, po co żyję, wiem, czym jestem, wiem, kim jestem. Jestem Słowianinem. To w aspekcie, w aspekcie społeczeństwa i tak dalej.
Jestem w swoim domu, jestem na swojej polskiej ziemi, tak się czuję. Ja nie walczę, ja będę zmierzał w kierunku takim, by jak najwięcej Słowian przetrwało ten ciężki okres. Czy tak będzie, czy tak nie będzie? No, z racji tego, że no, badania mówią a propos napromieniowania i tak dalej, że na polskiej ziemi jest najbezpieczniej. Polin, to nie bez powodu tutaj Polin będzie. Coś tam, coś tam. W tym XIV wieku, co był ostatni reset ziemi, Matka Ziemia się oczyszczała. Pół Europy zostało zdziesiętkowane. Dlatego polscy rycerze poradzili sobie z całą tą bandą przebierańców i bandytów Watykanu. Z całą tą bandą sobie poradzili. Rozjebali ich. Gdyby mieli świadomość i wiedzę tą, co ja mam, odjebaliby cały Watykan. Wyrżnąłbym ich w pień. Dlaczego? Bo jestem świadom, że przez to uratowałbym wiele istnień ludzkich. No ale cóż, tak miało być. Winne nacje, ja się nie wpierdalam, koło chuja mi to lata. Mnie interesuje słowiańszczyzna. Wiem, rozumiem to, że śmiem twierdzić, iż naród, na przykład arabski, pochodzą od innego ojca. No ale jak to było, że pierwszy ojciec, pierwsza matka? No nie wiem, nie wiem. Tak jak rozumiem, ja to tak traktuję. Inne nacje mi to nie interesują. No może troszeczkę interesują. Można wejść w pewną współpracę i tak dalej. No Chiny, Chińczycy, no są jacy są. A co będzie dalej? Bardziej moje oczy skłaniają się ku kulturze chińskiej obecnie niż ku kulturze zachodniej. No. Leroy, scyzoryk, kim on był? Co on tam robi w tych mediach? On po prostu występuje. Kiedyś zajmował się tym kręceniem filmów porno, a co? Filmy porno są powiązane z przemocą, z gwałtami, z rozbojami i tak dalej. No, podobno, tak się dowiedziałem na Ether TV, kumaty koleś, warto się zastanowić. Warto się na spokojnie zastanowić. Zależy mi na tym, by przekazywać treści, by wyrażać siebie, by przekazywać informacje wysokiej jakości. Tysiąc, milion razy lepsze, cenniejsze niż w telewizji. I to właśnie robię. Po czasie się okaże, kto kim jest, jaką wartość stanowi dla innych. Jak odkryć to, że życie jest piękne? Jak znaleźć sens w swoim życiu? Jak odkryć swoją prawdziwą satysfakcję na poziomie spokoju wewnętrznego, a nie na poziomie umysłu, jakiegoś dążenia, kurwa, do pieniędzy i tak dalej. Albo się buduje materializm, świat zewnętrzny, samochody, domy, albo się buduje samego siebie, ciało, regeneracja, siła, zdolności, różne zdolności, ciekawe sprawy. Skoro już miałem taką wiedzę wcześniej, to dlaczego nie jestem super zdrowy? Zdrowie to jedno, a doświadczenie życiowe, cel życia, to jest druga sprawa. Marzenia, te sprawy, nie? No właśnie, no właśnie. Kiedy marzenia się spełniają? Jak być z bohaterem dla samego siebie? Kim jestem, czym jestem? Czy utożsamiam się ze swoim ciałem? Jak nie, to z kim, z czym? Czym się jest? Proste i logiczne, ale dla ludzi myślących trochę kiepsko. Diagnoza może być w aspekcie zdrowia. Na Ether TV też porusza kwestię zdrowia, ale z troszeczkę niższego pułapu, jak dla mnie. Jak dla mnie jest moim, wydaje się być moim młodszym bratem i siostrą, zgodnie z pewną systematyką, jeśli chodzi o poziom świadomości, intelektu i pojęcia świata. Proste, logiczne i tak dalej. Czy Robert Lewandowski wie, o co chodzi? A propos szczepionek, wie, o co chodzi? Czy księża, gdyby ksiądz na ambonie mówił o szczepionkach, że są złe i troszeczkę to wytłumaczył?
Gdybym mówił o tym, co to jest chemtrails i trochę by to wytłumaczył. Gdy Kościół rzymskokatolicki, by ksiądz mówił o historii w aspekcie resetu ziemi i tak dalej, jakby się zmieniło mentalność ludzka? Dobrze jest ludzi trzymać, dla niektórych, dla ludzi rządzących, czyli tych bez sumienia, chyba niejako, czarnogłowi, jak zwał, tak zwał, którzy rekrutują siły chociażby poprzez testy DNA. O czym to miałem mówić? Cholera, zapomniałem. No, gdyby księża mówili o tych sprawach, to świat byłby inny, ale tu chodzi o to, żeby ludzi trzymać w więzieniach umysłu, ale jednak na wolności. Człowiek wierzy, że jest wolny. Chodzisz na wybory do Rzeczpospolitej Polskiej, głosujesz, kolaborujesz, bo zwiększasz frekwencję. Tam jest twój podpis. Kiedyś się będziemy z tego rozliczać. Będę się rozwijał cały czas. Dla mnie za 10, za 20 lat, co za problem będzie podejść do gościa i zapytać się go, co robi 20 lat temu. Zadać kilka poważnych pytań, może kilka poważnych ciosów. Czemu by nie? Jakim prawem? Jakim prawem? Czy to ma wpływ czy to będzie miało wpływ na moją karmę życiową? Jak podejmować decyzje na poziomie intencji, czy na poziomie umysłu? Serce prawdy ci powie, prawda? Na słowa mężczyzna się kłania. Tu kurwa ja nie mówię jakich rzeczy z kosmosu. Co i jak to się wszystko wyjaśni? A póki co wcześniej chcę rzucić światło na pewne sprawy, by mieć spokojne sumienie. Nie jestem z tych chyba jednak, które gdzieś z boku żyją po swojemu, gdzieś co chowają się w jaskiniach, medytują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zwiększę, w chuj zwiększę wibracje swojego ciała. Będę się uczył, będę się rozwijał wszechstronnie, podług mojej wiedzy, świadomości, tak mi się podoba i tylko i wyłącznie. Wykluczone bym słuchał cudzych rozkazów. To a propos tych badań, psychotestów, testów psychologicznych do policji, co nie mogłem przejść. Widocznie się nie nadaje, by być cudzą marionetką. W moim mniemaniu. To nie znaczy, że uważam, że tam policjanci są jakimiś tam czyimiś marionetkami. Każdy ma inną świadomość, każdy ma inny światopogląd. Są różni ludzie. No, raczej Żyd do policji, chociaż ktoś bez sumienia, do policji nie pójdzie. Co on się będzie kurwa brudził? Także my, Polacy, Słowianie, żyjemy na swojej ziemi i trzeba się jakoś nad tym zastanowić. Pierwszą władzę w Kraśniku obecnie stanowią tak, bądź co bądź policja. No. Co będzie później, co i jak? Zobaczymy. Na spokojnie. Siedźmy, obserwujmy. Niech każdy robi swoje. Czasami trzeba z czymś przesadzić. Jakiś teatrzyk zrobić i tak dalej. Wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Kurwy są wśród nas też. Spokojnie obserwować. Uczyć się, rozwijać się, podnosić wibracje. Czyli to, co wcześniej a propos zdrowia plus chlorella, woda, programowanie wody, Masaru Emota i tak dalej i tym podobne. To nie jest wiedza z kosmosu. Kościół rzymskokatolicki, kosmos. Kosmos to chaos, chaos. Chaos. Gdzie jest chaos? Kto rządzi w chaosie? Kto zarabia na chaosie? Yo.